Dzień dobry, Piotr Topuliński. Rozmawiać będziemy dzisiaj o prawach konsumentów, o prawach każdego z nas, o ochronie tych praw. Z nami jest Agnieszka Orlińska, Departament Komunikacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry. No a będziemy rozmawiali przy okazji takiej zachęty dla studentów i absolwentów, że można swoje prace, to co się już zrobiło na studiach, pokazać światu i zmienić, myślę, prawniczo świat na nieco lepsze. Tak, rzeczywiście ogłosiliśmy ostatnio kolejną edycję konkursu, bo też warto powiedzieć o tym, że są to już kolejne edycje konkursów, które ogłaszamy od lat. Jest to już 14. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ochrony konkurencji i 12. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ochrony konsumentów, ale mamy też 4. edycję na najlepsze prace doktorskie dotyczące zarówno ochrony konsumentów, jak i ochrony konkurencji. Nasz konkurs ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi właśnie studentów i doktorantów na samą problematykę ochrony konsumentów i konkurencji. Chcemy, żeby takie prace powstawały, żeby też potem jedną z naszych też nagród w konkursie jest wydanie prac nagrodzonych w formie publikacji, więc jest to też i promocja dla samych uczestników. I nasz konkurs kierujemy do absolwentów różnych kierunków studiów. Najczęściej jest to prawo, ale też ekonomia, administracja czy zarządzanie, ponieważ na wszystkich tych kierunkach rzeczywiście z tematyką ochrony konkurencji i konsumentów możemy się spotkać. I też nasze doświadczenia pokazują, że poziom prac, ich zakres tematyczny jest coraz szerszy, poziom jest coraz wyższy, co powoduje też coraz trudniejszy wybór wśród naszej kapituły. No tak, bo mam wrażenie, że całe nasze życie, nasze decyzje konsumenckie to jest codzienność i w tej codzienności no, pojawiają się często problemy, o których warto napisać coś więcej, bo okazuje się, że nie jest to jeszcze bardzo zgłębione pole. Tak, często prace nagrodzone niekoniecznie poruszają bardzo skomplikowane czy wyszukane tematy, jeśli mogę tak to ująć. Oczywiście są tematy bardzo nowatorskie, ale też nagradzaliśmy już w przeszłości prace, które dotyczyły tematów dość przyziemnych, na przykład prawa do odstąpienia od umowy, czy też umów zawieranych na odległość, czy poza lokalem przedsiębiorstwa. Tematy, z którymi spotykamy się w codziennym życiu, ale w pracach, to były akurat prace magisterskie, były opracowane na tyle kompleksowo, na tyle wyczerpująco, że takie prace też zostały nagrodzone. W audycji rozmawiamy dzisiaj o konkursie, który UOKiK kolejny raz organizuje dla studentów, absolwentów różnych poziomów studiów, dlatego warto byśmy wzięli radio nieco głośniej i byśmy o tych tematach porozmawiali. Z nami jest Agnieszka Orlińska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przed chwilą było o tym, że te prace dotykają takiego zakresu, który często mówi o naszym życiu wiele i to trzeba opisać. Jestem też zaintrygowany tym, że to nasza praca, czy magisterska, czy doktorska, może pojawić się w formie książki i może to stanowić później źródło wiedzy dla innych, nie tylko dla prawników, to co też przed chwilą powiedzieliśmy. Tak, nasze publikacje, które wydajemy, również te, które wydajemy w efekcie konkursu, są u nas dostępne bezpłatnie, zamawiają je głównie prawnicy, natomiast też każdy konsument, jeżeli jest daną tematyką zainteresowany, może sobie taką publikację u nas zamówić przez naszą stronę internetową. Oczywiście publikacja pracy zależy też od zgody laureata, bo wiadomo, że jeżeli ktoś już wcześniej swoją pracę opublikował, na przykład pracę doktorską, co się zdarza, to już wtedy my jej nie wydajemy, więc to oczywiście wszystko zależy od laureata, czy będzie chciał z tego skorzystać, z takiej możliwości. Natomiast w większości przypadków rzeczywiście laureaci korzystają z tej możliwości. My takie prace wydajemy, są to bardzo też ładnie wydane zawsze książki, pomagają i prawnikom i są też czytane przez pracowników urzędu bardzo często, również urzędowi trochę pomagają.
No tak, gdy oczywiście takie prawnicze zawiłości, okazuje się, że mamy młodego eksperta w tym obszarze, to można z tej jego wiedzy eksperckiej już skorzystać. Bardzo często przydaje się to, zwłaszcza jeżeli chodzi o doktoraty, ponieważ zwłaszcza w doktoratach, jeżeli na przykład praca jest oparta na orzecznictwie, a często się takie prace zdarzają, dla naszej kapituły istotna jest własna ocena orzecznictwa w pracy. Bardzo, bardzo kapituła zwraca na to uwagę. W pracach i magisterskich, i doktorskich też istotne przy ocenie pracy w konkursie jest podanie konkretnych przykładów, odniesienie do praktyki tej pracy. I te przykłady praktyczne często pomagają prawnikom i nie tylko prawnikom odnieść do konkretnej sytuacji dane przepisy czy dane zagadnienie. Pamiętajmy oczywiście o tym, bo też tutaj jestem tutaj dzisiaj trochę też po to, żeby zachęcić absolwentów prawa, zarówno doktorów, jak i magistrów prawa do udziału w konkursie. Oczywiście publikacja pracy nie jest jedynym wyróżnieniem, jedyną nagrodą, ponieważ mamy też w konkursie nagrody finansowe. W stosunku do ubiegłych edycji nagrody zostały w bieżącej edycji zwiększone. Jest też opcja wybrania stażu w na przykład UOKiK-u. Czego chcecie nauczyć młodych zdolnych? Przede wszystkim też zaznaczę od razu, że staż, płatne praktyki są propozycją dla laureatów konkursu na prace magisterskie. I przez 3 miesiące laureat przychodzi pracować w UOKiK-u i zapoznaje się z działaniem urzędu na co dzień. Może sam wybrać departament, w którym chce te płatne praktyki odbyć. I warto powiedzieć, że wielu laureatów, którzy skorzystali z tej możliwości, zostało z nami na dłużej i aktualnie pracuje w urzędzie. Więc niekoniecznie też w tym departamencie, w którym byli na praktykach. No tak, ale co też pokazuje, tak, że ta wersja stażowa potrafi młodym pracownikom pokazać, czym się zajmuje firma, czy tutaj urząd. Jest okazja poznać różne filary tej instytucji, a później, jeśli jest okazja, to można tam zostać na dłużej i stawiać kroki w swojej karierze. Dlatego tym bardziej zachęcamy do udziału. Zachęcamy też do korzystania z praktyk, ponieważ też oczywiście zależy to od laureata, czy laureat chce skorzystać z takich praktyk. My zachęcamy do tego, by na pewno interesować się takimi tematami jak konkursy na prace magisterskie. Często też mam wrażenie, że studenci prace magisterskie, gdy już napiszą i obronią, to często się o tym dorobku zapomina, a przecież to można jeszcze właśnie gdzieś pokazać światu, a doceni to kapituła, która będzie nad tymi pracami jeszcze siedziała i dyskutowała. Jak najbardziej. Członkami naszej kapituły są zarówno pracownicy urzędu, jak i radcy prawni, ale też wielu wykładowców akademickich, więc są to specjaliści w swojej dziedzinie, praktycy z dużym dorobkiem zawodowym i doświadczeniem. Również kapituła w tym roku została rozszerzona, ponieważ mamy dyrektora, jednego z dyrektorów z urzędu, dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej, ale też nowym członkiem kapituły od najbliższej edycji została pani Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, wykładowca akademicki i była prezes urzędu. Do końca listopada, bodajże 2 dni przed końcem listopada, należy zarejestrować się na stronie urzędu, zgłosić swoją pracę. Oczywiście zachęcamy was do tego, by nie zostawiać tych formalności na ostatnią chwilę, bo wiemy wszyscy, jaką to się kończy nerwówką. Na stronie uokik.gov.pl znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące i konkursu na najlepszą pracę magisterską, i konkursu na najlepszą pracę doktorską. Agnieszka Orlińska, UOKiK, to osoba, która dzisiaj was zachęcała. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Piotr Topoliński, również zachęcam, zwłaszcza, że w audycji bardzo lubimy mówić o tych opcjach, z których aktywni studenci chcą skorzystać. Zachęcam również do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. Gdyby ktoś nie usłyszał całej naszej rozmowy, to ta rozmowa właśnie w podcaście się pojawi, tak jak i poprzednie audycje, tak jak i audycje następne. Do usłyszenia.
Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.